Powtórki, powtórki. Dobry wieczór Państwu, Antoni Opaliński. Zapraszam na świat w powiększeniu. Wciąż przychodzą nowe informacje na temat zmieniającej się sytuacji międzynarodowej wokół konfliktu USA-Iran. A my łączymy się teraz z Brukselą. Tam jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Dobry wieczór panu. Witam, dobry wieczór. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, to zanim porozmawiamy o tych sprawach globalnych, jedno pytanie o sprawy dotyczące chyba tylko raczej spraw polskich. Mianowicie pan marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki, był w Brukseli, spotkał się tam z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Udając się do Brukseli, agencje podały jego taki cytat z jego wypowiedzi, że udaje się zatroskany o prawa człowieka i demokrację w Polsce. Jak pan ocenia tą wizytę i efekty i czas? To, co mówi sama wizyta, jest kontrze do polityki rządu. Tym samym jest sprzeczne z zasadą konstytucyjną, która mówi, że jest jeden ośrodek władzy, który prowadzi politykę zagraniczną, jak zresztą w każdym państwie, i tym ośrodkiem władzy jest Rada Ministrów. Także rozmowy i spotkania to oczywiście jest możliwe na różnych płaszczyznach, natomiast nie promowanie i prowadzenie alternatywnej polityki zagranicznej w tym przypadku, ponieważ on mówi, czy skarży się w Brukseli z zwyczajem totalnej opozycji, że w Polsce nie ma a. praworządności, b. demokracji. No, powtórzę, jest to zachowanie absolutnie niedopuszczalne. Mieliśmy kilka godzin temu oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Nadszedł czas, by Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja uznały, jaka jest rzeczywistość. Muszą odejść od pozostałości porozumienia nuklearnego z Iranem. Wśród trudnych rzeczy, które wypowiedział prezydent Stanów, było też wezwanie, żeby NATO bardziej się zaangażowało w ten rozwiązanie tego bliskowschodniego konfliktu. Jak pan sądzi, w jaką stronę teraz pójdzie sytuacja? Czy mamy oczekiwać jakiegoś konfliktu, czy jak wielu obserwatorów mówi, raczej deeskalacji? Ja sądzę, że to będzie zmierzało w kierunku nadal napięcia, ale na niższym poziomie. Dlatego to uderzenie na bazę Ain Assad przez rakiety średniego zasięgu irańskie z terytorium Iranu było wyraźnym sygnałem, że Irańczycy chcą dokonać zemsty, ale nie chcą jednocześnie wywołać wojny. Także to było bardziej na użytek wizerunku Teheranu wobec społeczeństwa czy społeczności szyickiej w regionie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że różne kraje inaczej sobie swoje nadzieje lokują. Ja przypomnę, że kiedy Amerykanie wycofywali się, podjęli decyzję o wycofaniu się z pogranicza turecko-syryjskiego, to Europa miała to nazwę. Kiedy Amerykanie pozostali i dokonali tego aktu, jakim było zabicie terrorysty Soleimaniego, też Europejczycy mają nazwę. No i to, co tutaj niepokoi, to jest to, że nie ma jednomyślności, a szereg krajów ma taką pokusę, żeby grać, a może z Chinami, a może z Rosją. Ta wizyta pani Merkel w Moskwie w zasadzie nie bardzo wiadomo. Po co ta wizyta Merkel, tej Judaszki, po co ona tam, tej Moskwie? Telefonu pana prezydenta Macrona do Moskwy i do Pekinu też nie bardzo wiadomo, w czyim imieniu. To jest próba stworzenia pewnych faktów dokonanych. No, w tym wszystkim polityka zagraniczna Unii Europejskiej w wykonaniu wysokiego przedstawiciela pana Borrella. No jest jakby po trzasku. Jutro mamy w Parlamencie Europejskim nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w takim trybie zamkniętym właśnie na ten temat. Natomiast sytuacja wygląda dosyć nie tylko niepokojąco, ale przede wszystkim z dużą konfuzją ją przyjmuje, ponieważ nie wiadomo, czy my, Europejczycy, którą stronę zajmujemy czy przyjmujemy. Ja chcę przypomnieć również, że jest pewna zasadnicza fizyczno-militarna różnica. Europa Zachodnia jest poza zasięgiem rakiet irańskich, a Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, jest w zasięgu. Europa Zachodnia chce robić interesy niezależnie od groźby nuklearnej irańskiej z Iranem, a Ameryka i sojusznicy Ameryki w Europie Środkowo-Wschodniej mają dużo ostrożniejsze podejście do Iranu. Także tutaj widać też pęknięcie w szerszym aspekcie.
Czy to jest tak, że w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek stanowisku Unii Europejskiej, bo w przeciwieństwie do NATO, które jednak zebrało się, Rada Północnoatlantycka wyraziła stanowisko oczekujące, że misja NATO w Iraku będzie kontynuowana. Właśnie bardzo długo nie było żadnego stanowiska Komisji Europejskiej, a kiedy już do niego doszło, to takie są trochę niezbyt jasne słowa o potrzebie, żeby było lepiej i spokojniej. No, to cóż może powiedzieć Unia, jeżeli w jej gronie jest niezgoda? Mówi o deeskalacji, czy tak naprawdę nic nie mówi. No, oczywiście wszyscy chcą pokój, ale to nic nowego nie wnosi. Natomiast też warto pamiętać, że NATO i Unia to są te same kraje w dużej mierze. Także, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo militarne, to raczej należy zwracać uwagę na to, co mówi NATO, niż na to, co mówi Unia. A poza tą sytuacją iracko-irańską, na naszych oczach rodzi się nowy konflikt, mianowicie Libia, gdzie po jednej stronie rebeliancką armię generała Haftara popiera Rosja, Francja, Egipt, Grecja, Zjednoczone Emiraty i Chiny, a po drugiej stronie przez ONZ uznawany rząd Sarradża, który po dzisiaj jest popierany przez Włochy, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Turcję i Algierię. I zwróćmy uwagę na to, że po jednej stronie jest Rosja, po drugiej Turcja, co jest bardzo ciekawym w świetle ostatnich zbliżeń turecko-rosyjskich faktem, a i po przeciwnej stronie jest Francja i Wielka Brytania, a za chwilę, w tym tonie, jak o tym mówi, Libia to będzie druga Syria, czyli kolejny eskalowany konflikt i prawdopodobnie, oby nie, ale źródło kolejnej fali migracyjnej. No właśnie, Libia, o czym się mało mówiło, przez wiele lat była taką bramą zamykającą trochę do Europy napływ uchodźców z Afryki Północnej i Środkowej. No tak, no to się skończyło po śmierci i obaleniu Kaddafiego. I w tej chwili tam są bardzo sprzeczne interesy, wchodzą w grę. Był dzisiaj bodajże w Brukseli Sarradż, czyli premier rządu tego oficjalnego z Tripolisu, a Tripolis sam jest bardziej oskrzydlany i otaczany przez oddział generała Haftara, który rozmawiał tutaj i z przewodniczącym Michelem, i Rady Europejskiej, i z Borrellem, wysokim przedstawicielem do polityki zagranicznej. No ale poza zaniepokojeniem, eskalacją i apelami, żeby nie rozwiązywać tego drogą militarnego konfliktu, w zasadzie nic się nie wydarza. Jednocześnie wiemy, że dwa samoloty wojskowe rosyjskie wylądowały w Bengazji i wiemy, że wojsko tureckie ląduje w Trypolisie. Także bardzo niepokojąca sytuacja i otwierająca drugi poza Syrią, tam Syrią, Irakiem i Iranem obszar kryzysowy. Czy wobec tych różnych kryzysów szeroko rozumianego Zachodu, tego, jak pan tutaj opisał zresztą, rozbicia polityki krajów zachodnich, jaka powinna być polityka polska? Czy powinniśmy po prostu stawiać na wzmocnienie NATO? Jakie powinny być nasze priorytety? Powinna być sojusznicza. My oczekujemy, jako członek sojuszu, wsparcia wobec zagrożeń naszego bezpieczeństwa i powinniśmy lojalnie prowadzić politykę sojuszniczą, czyli lojalność wobec NATO i tych NATO, którzy najbardziej nas popierają, mówiąc wprost. Czy w takim kontekście, jak pan ocenia te propozycje, które już pojawiły się wśród różnych polskich partii politycznych, żeby jak najszybciej wycofać tych kilkuset polskich żołnierzy z Iraku, jak pan je ocenia? Uważam, że te wypowiedzi za skrajnie nieodpowiedzialne to jest piaskownica, mówiąc łagodnie, a tak naprawdę i granie z ogniem. W tych sprawach opozycja powinna, jak za panią matką, postępować zgodnie z instrukcjami rządu albo milczeć. Natomiast nie powinna prowadzić wprawdzie werbalnej swojej wersji polityki zagranicznej. To świadczy o nieodpowiedzialności, żeby nie powiedzieć głupocie tej części opozycyjnej sali politycznej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękujemy. Powtórka programu. Dziękujemy.